Cześć kochani, witamy Was serdecznie po małych perypetiach facebookowych. W końcu udało nam się puścić transmisję na żywo. Jest tutaj oczywiście ze mną Aureliusz Marszałek. Dobry wieczór Państwu. Aczkolwiek główną gwiazdą tej imprezy będzie Piotr Werner. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że spędzimy bardzo przyjemnie tę najbliższą, myślę, godzinę. Będę chciał Wam pokazać troszkę rzeczy, ale zanim to zrobimy, przejdźmy sobie do naszej gwiazdy wieczoru. Pseudonim Rozalina, czyli Ola Aleksandra Dębska będzie dzisiaj z nami, także będziemy, już sami widzicie, co będziemy dzisiaj robić. Strój, stylizacja jest już gotowa. Zaraz pokażę Wam, jakie były inspiracje i mam nadzieję, że krok po kroku będziemy sobie przechodzić przez konfigurację setupu oświetleniowego i będziecie na bieżąco informowani, co jak ustawiam. Będą jakieś wytyczne dla Oli tutaj, jak pozować, chociaż Oli tego nie trzeba mówić. Wracam do Aureliusza. Aureliusz, powiedz, skąd jesteś, co, jak? Ja tutaj przede wszystkim reklamuję siebie, czyli sklep, który prowadzę, fineartsklep.pl, w którym możecie spokojnie zanabyć wszystkie akcesoria, którymi dzisiaj Piotr będzie się posługiwał. Akcesoria fotograficzne, czy dotyczące się oświetlenia, czy kwestii zarządzania barwą, koloru, wzorniki barwne. Można również zadawać pytania ogólnie techniczne, które tyczą się tej wykonywanej tutaj dzisiaj sesji. Mam nadzieję również wspierać Piotra przy jego działaniach po prostu jako backstage. Aureliusz będzie przede wszystkim też odpowiadał Wam na pytania bardziej techniczne, sprzętowe, bo zna się on na tym bardzo dobrze. Ja wiem, jak tymi przedmiotami, że tak powiem, posługiwać się, a Aureliusz jest bardziej od strony technicznej, czyli wie o tych przedmiotach wszystko, bo pracuje z nimi na co dzień i sprzedaje je. Mam nadzieję, że będzie tutaj troszkę nowinek, jeżeli chodzi o sprzęt, chociaż setup oświetleniowy, jak zaraz zobaczycie, nie będzie bardzo skomplikowany. Tytuł live'a pierwszego jest zatytułowany Kreatywny błysk. Dlaczego kreatywny błysk? Ano dlatego, że każdy błysk według mnie jest kreatywny. Ja zawsze, jeżeli patrzycie na moje zdjęcia, oświetlenie jest w miarę proste, w miarę czytelne. Używam zawsze jak najmniejszą ilość lamp błyskowych. To takie totalne minimum, które potrzebuję. Ale przejdźmy sobie do tego, co dzisiaj będziemy robić. Zobaczycie właśnie na ekranach inspirację. Jest to osoba, która odniosła ostatnio bardzo duży sukces. Maria Swarbowa. Polecam śledzić tą panią, dlatego że poprzez ten, nie wiem, czy to nazwać tryptyk, czy poprzez ten cały edytorial, projekt, który ona zrobiła z kobietami na basenie, ogólnie bardzo dużo zdjęć wykonała właśnie na basenie i spróbujemy sobie odtworzyć, może nie jesteśmy dzisiaj tutaj w hali basenowej, ale odtworzymy sobie tutaj kilka rzeczy, przede wszystkim światło, nastrój tego, jak Maria wykonuje te zdjęcia swoje. Zanim to zrobimy, zobaczcie sobie na stylizację. A więc tak, miał być czerwony strój kąpielowy. Jest strój w kolorze takiego turkusu. Turkus, tak, to jest chyba turkus. Czepek jest żółty, są oczywiście różne odcienie żółci. Czepek jest żółty, mamy podłogę, która jest w kolorach neutralnych, ściana biała, więc jeszcze jest ten taki kozioł mały. Jest jeszcze kozioł mały, którym też się będziemy posługiwać, on będzie w odcieniach czerwieni, więc wszystkie kolory, jak zobaczycie sobie, będą nam idealnie pasować. Macie tutaj rozpiskę kolorystyczną, jeżeli chodzi o jeden strój kąpielowy i o drugi strój kąpielowy. I co ciekawe, w tej całej rozpisce
to podział na procenty. Jest to taki jakby plugin do Photoshopa, który za darmo można zainstalować, Color Shane Designer, można się też posługiwać Adobe Color. Są to jeden plugin, a druga strona internetowa, z których ja bardzo często korzystam, które podczas realizacji sesji zdjęciowej albo podczas planowania sesji zdjęciowej niesamowicie się przydają. Za chwilkę Wam też pokażę, jak już zaczniemy sobie działać, pokażę Wam też plugin na telefony komórkowe, który jest też bardzo dobry i bardzo się przydaje. Nazywa się Adobe Capture. I dlaczego taka rozpiska? Rozpiska jest taka, bo większość koloru, który dzisiaj będziemy mieli na zdjęciach, to właśnie strój kąpielowy, czyli około 70%, ale nie bierzcie tego tak dokładnie do siebie, dlatego że im kolor będzie bardziej nasycony, to po prostu może być go mniej w kadrze, ale optycznie będzie go tak jakby więcej. Czyli czepek 15%, kolor czerwony 15% i w zależności od tego, jaka będzie intensywność tych kolorów, to tak po prostu musimy sobie zharmonizować te kolory, żeby one nam współgrały na całym zdjęciu. Jest to bardzo trudna rzecz, której ja cały czas się uczę, ale próbuję dochodzić do pewnej doskonałości i szkolić się w tym zakresie kolorystycznym, dlatego że praca z barwą według mnie to podstawa w ogóle tego, żeby poprawnie robić zdjęcia i poprawnie planować, przygotowywać sesje zdjęciowe. Jeżeli chodzi jeszcze o inspirację, o tą Marię Sfarbową, to dzisiaj miał być zupełnie inny live i troszkę miało być inne oświetlenie, ale wysyłałem zdjęcia na konkurs tydzień bodajże temu i przeglądając zeszłoroczne kilka różnych stron konkursowych, które na przykład są wymienione w mojej książeczce, która dzisiaj będzie do wylosowania, to natknąłem się na to, że te zdjęcia, które naprawdę wygrywają konkursy, zwłaszcza w takich kategoriach jak fine art czy portret, czy one są bardzo prosto zrobione, bardzo proste oświetlenie, te kolory są stonowane, ale jest pełnia tak jakby harmonii kolorystycznej, więc to wszystko tak się pięknie zgrywa na to, że te zdjęcia naprawdę podobają się odbiorcom i no, wzbudzają zachwyt i wygrywają bardzo wiele konkursów. Coś dodajesz, Aureliusz, jeszcze od siebie, czy przechodzimy do działania? Myślę, że możemy działania. Zaczynać, bo mieliśmy drobne opóźnienie, więc tym nie bardziej ma... możemy przechodzić do działania. Gdybyście mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Mamy dzisiaj dwie książeczki, które za najbardziej aktywne, wybierzemy najbardziej aktywne osoby i mamy jeszcze t-shirtik w rozmiarze L od firmy BenQ, dlatego że dzisiaj też będziemy pracować na monitorach BenQ. Oczywiście za tą całą imprezę odpowiedzialny jest tutaj Marek Frankiewicz z firmy Cactus Studio. On tutaj nam dzisiaj to wszystko puszcza, całą tą relację, więc bardzo, bardzo dziękujemy, Marku. Przechodzimy sobie do działania. Zaczniemy sobie od oczywiście próbnych strzałów, czyli najpierw wam pokażę tutaj, jak ustawione jest całe to oświetlenie, cały ten setup oświetleniowy. Pokażę Wam plugin, który się nazywa Adobe Capture, dlaczego on jest istotny. Pokażę Wam pracę z color checkerem, dlatego że nie wyobrażam sobie rozpoczynania sesji zdjęciowej, gdzie kolor jest ważny i żeby nie użyć color checkera. Jeżeli robicie jakiekolwiek albo będziecie robić jakiekolwiek sesje komercyjne, color checker jest taką rzeczą, która musi być, dlatego że mamy 100% pewności, że kolory, które widzimy na zdjęciach, są prawidłowe. Przynajmniej później klient nie zarzuci nam, że coś zostało przekłamane. OK. Jeżeli chodzi o setup oświetleniowy, możemy zrobić szerszy plan? Dobra. OK. Mamy tak. Będziemy sobie pracować dzisiaj, jak widzicie, mamy kozioł. Ola pięknie ubrana. Jedna lampa z główką wycelowaną w górę. Teraz Wam wszystko objaśnię, dlaczego tak, a nie inaczej. O, widzę, że zasłania Wam softbox.
Nasz softbox 60x90, nowość w firmie Glerwan. Oczywiście lampy Vega 400, które bardzo dobrze trzymają temperaturę barwową, nawet po wielogodzinnych sesjach zdjęciowych. Softbox rozkładany parasolkowo 60x90, bardzo polecam. Ma podwójną dyfuzję założoną, czyli to jest nasze główne źródło światła. Jedna lampa, którą przed sekundką wam pokazałem, musicie mi wierzyć na słowo, że po tej stronie jest dokładnie to samo. Czyli Vega 400 z założonym tylko garnkiem, tym takim, jest on w zestawie? Nie ma go w zestawie, można dokupić. Do LEDów chyba dają w zestawie. Więc po dwóch stronach mamy światło, które służy nam za światło wypełniające, żeby rozświetlić nam po prostu całą scenę. Jest to bardzo często stosowany jakby setup przy tym, jeżeli chcemy zrobić ogólny look zdjęcia, czyli takie światło wypełniające, które daje nam jedną bardzo ważną rzecz. Mamy bardzo równe światło na tle. I o to nam też chodzi, bo jak widzieliście na przykładowych zdjęciach Marii, ona miała bardzo równe światło. Softbox, który mamy z przodu, delikatnie nam doda kontrastu do zdjęcia i delikatnie nam da troszeczkę jaśniejszy pierwszy plan. Więc to jest bardzo ważne. Mamy dwa murzyny. Przepraszam za niepoprawność polityczną. Mamy dwie zastawki białe. Czyli jedna jest ustawiona z boku, żeby też troszkę światła, które nam się odbije od sufitu, żeby nam też padło tutaj ładnie, a nie uciekało gdzieś jeszcze w bok. I jedna zastawka, która jest ustawiona od dołu, żeby też światło górne, które nam się odbija, żeby delikatnie, ale to bardzo delikatnie wypełniło nam cienie od dołu i rozświetliło troszkę dół tego kadru. OK. Jeżeli chodzi o moc lamp, to tak pokrótce wam powiem, że za każdym razem, przepraszam, że cię zasłoniłem, za każdym razem tą moc będziemy ustawiać inaczej. Jeżeli macie tutaj, jest bardzo wysokie pomieszczenie, myślę, że koło 4,5 metra na pewno. Więc jeżeli będziecie mieli mniejsze pomieszczenie, te lampy będą troszkę niżej ustawione. Jak ustawiać w ogóle lampy? Lampy ustawiamy tak, żeby było troszeczkę przestrzeni u góry, żeby to światło zdążyło się rozproszyć. Światło, jak wiecie, idzie nam stożkowo i żeby nam się zdążyło rozproszyć, odbić od sufitu i ładnie zmiękczone opaść na cały kadr. Także dwie lampy ustawione na tą samą moc, czyli tutaj akurat idą one na pełnej mocy. Nie, tutaj idą nam o jedną działkę na niepełnej mocy. No i lampa główna dostosowana do światła, światła wypełniającego. I ten setup budowałem tak, że najpierw ustawiałem sobie światło wypełniające, bo chciałem mieć ogólny zarys sceny. Czyli najpierw ustawiłem te dwie lampy. Zobaczyłem, jak wypełniają mi ten cały kadr. A dopiero dołożyłem lampę główną. Czyli zrobiłem troszkę na odwrót niż zazwyczaj robię. Bo zazwyczaj robi się też tak, zależało mi, żeby było równe światło i dlatego najpierw robiłem wypełniające, a w drugiej kolejności robiłem światło główne. Dobra, nie zanudzam was sprzętowo. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to tak. Najpierw Capture, Adobe Capture, czyli darmowy plugin, który jest według mnie rewelacyjny i bardzo się przydaje. Już wam pokażę. To jest Adobe Capture, a znaczek jest, już wam pokażę jaki, to jest to. Wchodzimy sobie, wybieramy aparacik, no i podchodzimy sobie do Oli. Jak widzicie, mamy różne punkciki. No i teraz sobie podchodzimy tutaj, mamy piękny kadr już ustawiony. Podchodzimy sobie, łapiemy sobie nasz kadr. Daję, żeby zrobiło zdjęcie. Wchodzę sobie w obraz. Mam zrobione zdjęcie. Wchodzę sobie w obraz i zaznaczam interesujące mnie kolory, które występują na zdjęciu. Oczywiście ja to zrobiłem już dużo wcześniej. Mam interesujące mnie kolory. OK.
sprawdzam sobie, jak w harmonii one wyglądają. Jeżeli którykolwiek kolor mi się wybija, jeżeli chodzi o harmonię kolorystyczną, bo tu sobie zrobimy harmonię split komplementary, czyli jeden główny kolor i dwa dopasujemy, więc jeżeli którykolwiek kolor mi się wybija, to później w postprodukcji go dociągam mniej więcej do takiej palety, którą chcę, żeby to ładnie wszystko wskoczyło mi i było ładnie zbalansowane. Są oczywiście próbki każdego koloru, widzimy wszystko bardzo przestronnie, interesuje nas harmonia tych kolorów. OK. Mam nadzieję, że od dzisiaj polubicie się z tym oprogramowaniem. Kolejna rzecz, to co wspominałem, Color Checker, czyli teraz firma Calibrate, której też mam przyjemność być ambasadorem, tak samo jak i firmy Glerwan. Zaraz sobie zrobimy przykładowe zdjęcie, ale zanim to uczynimy, zrobimy sobie test oświetlenia i pokażę Wam efekty samego światła wypełniającego i pokażę Wam za chwilkę efekt, jak dodamy sobie światło główne. Czyli światło główne sobie wyłączam. Światło główne mamy zgaszone. Zrobimy sobie próbne zdjęcie. Mamy próbne zdjęcie zrobione. Korzystam z oprogramowania Capture One. Jest to najlepsze oprogramowanie do tetheringu, dlatego że działamy sobie na kablu, pomarańczowym kablu. Są to najlepsze kable, jakie tylko są na świecie, moim zdaniem, do tetheringu. I u Aureliusza bodajże też je dostaniecie. Więc kabel Tether Tools, działamy na uwięzi. Ja sobie za chwilę, jak zobaczycie, obrócę sobie ekran, żeby mieć podgląd. Jeżeli robimy jakiekolwiek sesje, gdzie jest klient na sesji zdjęciowej albo sesje komercyjne, bardzo przydaje nam się podgląd, czyli tethering, dlatego że wtedy też klient wie, co robimy. Jak pracowałem albo pracuję dla firmy Sizer, Galeria Marek, Symbiosis, to zawsze wykonujemy sobie zdjęcia na podglądzie, dlatego że jest osoba, która jest osobą decydującą. Wszystko bardzo sprawnie nam idzie i wtedy, jeżeli ona akceptuje kadr, lecimy sobie dalej. OK. Popatrzmy na to nasze zdjęcie, które jest tylko zrobione za pomocą światła wypełniającego. To sobie tutaj troszeczkę miejsca zrobimy. I popatrzmy, co się dzieje. Jak widzicie, jeżdżę sobie teraz próbnikiem kolorów. I zobaczcie, jak równe kolory są na tle. Tło jest idealnie doświetlone. Prawie że perfekt jest od góry do dołu. Czyli mamy prawie wszędzie dokładnie ten sam kolor. Tak samo tutaj podłoga pewnie jest jednolita. Cały zafarb. Ola jest troszkę ciemniejsza, ale po to zaraz sobie załączymy nasze światło główne. Więc dobra. Przechodzę sobie tutaj zaraz do fotografowania, gdzie byłem. No i dołożymy sobie to nasze główne źródło światła. OK. Pilota mamy włączonego, co by powodowało, że autofokus i wszystko będzie nam lepiej chodzić. I robię sobie drugie zdjęcie. Dobra, sprawdźmy, co mamy. Pamiętajcie, zawsze robimy jedno zdjęcie, nie tak jak ja teraz zrobiłem kilka, robimy jedno, sprawdzamy, czy efekty są dobre i dopiero przechodzimy, jeżeli wszystko jest OK,
to dopiero zaczynamy pracę z modelką. Nigdy nie róbcie tak, że strzelacie 5-10 zdjęć, które później idą do kosza, tylko jedno zdjęcie, sprawdzamy sobie światełko, jeżeli wszystko jest ok, działamy. Pokażę Wam przed i po. O, sprzęt Glerwana nawet skoczył nam tu na tapetę. To było zdjęcie tylko z światłem wypełniającym. To zdjęcie już jest dodanym błyskiem, czyli światłem głównym. Jak widzicie, światełko jest bardzo równe, ale jest kontrastowe. Jak popatrzycie sobie nawet na twarz, delikatny cień pod szyją. Blik w oczach jest, co niektórzy uważają, że po prostu to jest must have. Ja tak nie sądzę, bo nawet jeżeli by tu nie było bliku w oczach, to też by było bardzo fajnie. To nie jest żaden wyznacznik dobrego zdjęcia. Cienie w miarę delikatne. Światełko, jak widzicie tutaj, dodaliśmy, jest równe. Bardzo ładnie komponują się te kolory, moim zdaniem. Później oczywiście w postprodukcji zobaczymy, jak te kolory pasują do siebie, znaczy one pasują do siebie, ale jak sprawić, żeby te proporcje zostały zachowane. Czyli na pewno najmniejsze rzeczy będą delikatnie i bardziej nasycone, a większe rzeczy, tak jak ten kozioł, na pewno będzie delikatnie bardziej zdesaturowany, żeby ten kolor wybił nam się, tak jak było w przykładzie, na pierwszy plan, czyli żeby kolor stroju kąpielowego, żeby po prostu był dominujący. A te kolory, czyli żółty i ta czerwień na koźle, który jest bardzo duży, żeby były kolorami, które tylko są uzupełniającymi, czyli te 15%. OK, światełko mamy ustawione, więc możemy Oli dać kolor checker. To sobie możesz złożyć. O, ekstra. I zrobimy sobie zdjęcie. Robimy sobie zdjęcie tak, żeby ten kolor checker nam zabierał jakieś 1/3 przynajmniej kadru. Sprawdzam sobie, czy jest OK. Jeżeli jest OK, to zabieramy i działamy. Jak widzicie, nawet na tym przykładzie, na tym portreciku, zobaczcie, jakie piękne światełko. Praktycznie gotowe zdjęcie. Dobra, zrobimy sobie szerszy plan, później zrobimy sobie portrety. Coś tam pomodyfikujemy, żeby też były różne zdjęcia, dodamy pewne elementy. Działamy? Delikatnie tylko włosy z tyłu. Jak będziecie działać, zawsze kontakt z drugą osobą. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Robię dużo szkoleń indywidualnych i jedno, co zauważam, że bardzo mało rozmawiacie z drugą osobą, a to jest clue w ogóle powstania dobrego zdjęcia. Także bardzo polecam, żeby się przełamać i zacząć pracować z drugą osobą. OK. Działamy. Zrobimy kilka ujęć, żeby później wybrać jedno właściwe. Super. 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 Bardziej delikatnie z tej strony. Troszkę wyjdź. O, i delikatnie ciałem, żeby... O, właśnie. Nie tak bardzo, troszkę tylko, żeby było złamane. OK. No, możemy coś z rękami. OK. Super. A jednak cofnijmy się troszeczkę. Bardziej na drugi koniec. Jest fajnie. No, tak, tutaj. Ta druga połowa. Ekstra. I przestrzennie, super. OK, wytrzymaj. Ekstra. Troszkę bliżej ręce siebie. Wytrzymaj. Ekstra. O, ekstra. Super.
bardziej właśnie tak przestrzenny, wiesz, tak było, było fajnie. O, 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 tak, tak. Ekstra, ekstra. Super. Bliżej, bliżej ręce. Dobra, jeszcze bardziej przestrzennie, wiesz, żeby... O, 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 o. O, 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 o. Super, super. Ekstra. Super. Zobaczmy, co mamy. Piszcie w komentarzach, jak wam się w ogóle podoba. Moim zdaniem kilka bardzo fajnych kadrów, zwłaszcza po retuszu, jak będą zdjęcia już gotowe, oglądacie naprawdę surowe zdjęcia. Jest bardzo, bardzo fajnie. Jak, Ola? Co sobie? Oglądam sobie, zaraz ci byłem, która mi się chyba... To z tą nogą trochę do przodu jedno jest całkiem fajne. To mi się podoba. To też jest spoko, no. To też mi się podoba, właśnie takie delikatnie przysłonięte oczy. Mhm. Dodatkowy zbudowany cień, to też było fajne. I te z rękami też mi się bardzo podobają, właśnie takimi powyginanymi. OK. Zróbmy sobie portret. Myślę, że spokojnie z tego. A jeszcze zróbmy bez klapek. Tak, zróbmy jeszcze kilka bez klapek. I zróbmy je bardziej w poziomie, czyli jakoś możemy usiąść. Nie wygląda to dobrze. O, spróbujmy tak. Jednak w pionie. Bardzo fajnie. O, o, właśnie, właśnie tak jak teraz. Ekstra, ekstra. O, 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 super. Sami widzicie, że jak światełko mamy ustawione, no to tylko pozostaje najprzyjemniejsza część pracy, czyli praca z modelką i tworzenie tych zdjęć. Bardzo fajne. Delikatnie nam się czepek przesunął. Musimy go poprawić delikatnie w tą stronę. Dobra? Tak, jest OK. Ekstra. Doróbmy kilka, żebyśmy mieli pewniaka i przechodzimy sobie do portreciku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie już je Aureliuszowi. Piszcie też, jak wam się podoba w ogóle oświetlenie i setup. Tak jak mówiłem, ja zawsze lubię świecić prosto. Nie lubię skomplikowanych rzeczy. Będą kolejne live'y, bo już wiem, że będą. Aureliusz tutaj macha i potwierdza. Także w kolejnych live'ach będzie troszkę bardziej skomplikowany setup. Uważam, że jeżeli zaczynacie swoją przygodę z fotografią, najlepiej nauczyć się podstaw, najlepiej nauczyć się świecić tak, jak to się robi przy sesjach też komercyjnych, bo bardzo często w ten sam sposób świecę, czy to są zdjęcia e-commerce'owe, czy to są zdjęcia, które później idą na witryny sklepowe, bardzo często ten setup jest uzupełniany, czyli mamy równe światełko i przód jest kontrastowany. Zastawki dodatkowe dodają nam rozświetleń. OK, Ola jest gotowa. Bardziej Ola tą nogę, lewą, w tą stronę. O. A tą podnieść. Tak, a to możesz podnieść. Ekstra. Musicie też pamiętać, że zawsze element, który jest najbliżej obiektywu, zawsze będzie przerysowany, więc jeżeli będziecie robić sobie też zdjęcia tego typu, jak właśnie teraz na ekranie,
to też musicie pamiętać, jeżeli na przykład noga byłaby przerysowana, to trzeba mieć świadomość już podczas robienia zdjęć, że albo ją będziemy delikatnie wyszczuplać, albo ją będziemy delikatnie wyszczuplać w postprodukcji, albo zmieniamy sobie perspektywę, żeby to było bardziej takie, jak należy. OK? Działamy dalej. Bardziej właśnie tak, jak miałeś nogi podniesione, gdzieś oparte na koźle. Ekstra, ekstra, ekstra. Pięknie. Super. Myślę, że spokojnie wybierzemy jedno właściwe zdjęcie, bo tyle chcemy. Czyli z całego tego wybierzemy sobie jedno zdjęcie, które będzie retuszowane. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie się układa, to cała kolorystyka w jedną spójną całość. Nie ma tu nic z kolorów, które by do siebie nie pasowały. Oczywiście w postprodukcji, to co wspominałem, pozmieniamy sobie saturację, natężenie pewnych kolorów, dopasujemy je, żeby grały idealnie. To fajne. To fajne. Stopa jest większa, trzeba będzie delikatnie zredukować, ale bardzo fajnie też wyszło. Dobra. Zrobimy sobie portrecik. Ja teraz pracowałem na Samyangu 45 mm 1.8, obiektyw, który bardzo lubię. Nie zasłaniam cię? Który bardzo lubię i bardzo dużo sesji wykonuję tym obiektywem. Dla niektórych jest to obiektyw nie do przyjęcia, dlatego że ma troszkę większą winietę i dla mnie jest to zaleta, dla innych to jest wada. Jest to obiektyw, który bardziej przypomina taki look troszkę analogowy, stary. Zmienię sobie tylko obiektyw teraz do portreciku na 85 mm i zrobimy sobie kilka portretów. Kozioł pójdzie w odstawkę na razie. Weźmiemy sobie tutaj jakiś jeszcze jeden przedmiot. Jak zmieniacie obiektywy, najlepiej wyłączyć aparat, żeby nic nie popalić. Dobra. Już dam ci. Okej. Myślę, że zaczniemy sobie od jabłka. Dobra. Kozioł na razie pójdzie w odstawkę. Bardziej przy ustach. Ekstra. Czekaj, ja się odsunę delikatnie. Wiesz co, szerzej sobie złapię jednak troszeczkę. No. Spróbuj. Ekstra. Z tyłu włosy dasz radę? A tak udziwnić to trochę? Spróbujmy i tak, i tak. Spróbujmy. Podejdź sobie delikatnie. Ekstra. Ja cię kadruję, Ola, dotąd. Gdzieś do pasa? Tak, bardziej mi zależy, wiesz, na twarzy, żeby... Ręce bardziej blisko, wiesz, bo ja i tak je tnę. O, zróbmy jeszcze kilka takich, jak miałeś w ręce. Delikatnie do tyłu. Ekstra. Bardziej pionowo.
Ekstra. Taka bardziej na wymuszona. No, możesz być, no. Oczywiście napis na czepku, który zauważyliście, idzie do retuszu. Nie chcemy tego. Faktura stroju kąpielowego bardzo ładnie się uzupełnia z fakturą na czepku. Ugryzienie można wyretuszować tutaj akurat, jak trzymasz w ręce. Ale znowu mamy bardzo fajnych kilka kadrów. Równe światełko na tle, nic się nie zmieniło. Zobaczcie, że nic nam się nie zmieniło, jeżeli chodzi o oświetlenie, a zrobiliśmy tak jakby i cały plan mamy bardzo ładnie doświetlony i przy portrecie mamy bardzo ładnie doświetloną olę. Cienie od ręki delikatne, dlatego że softbox ma podwójny dyfuzor. Co ci pokazać? Więcej. To mi się podoba. To jest fajne. I kolory znowu się fajnie równoważą. Tutaj nam coś nie wystrzeliło całe. O. Myślę, że spokojnie wybierzemy. Tu włosy można też wyciąć. Myślę, że spokojnie znajdziemy jedno fajne zdjęcie, które wyretuszujemy. Zróbmy sobie jeszcze kilka. Właśnie ta ręka luźno nawet, a tylko tą ręką jedną pracujemy i twarz. Ekstra. O, zakryj jedno oko. Bliżej, bliżej. No spróbujmy. No właśnie, o. Tego dzyndzelka schowajmy. Ekstra. Jest, jest. A to oko od światła? Jeszcze raz? Wiesz co? Nie, jest ok. To oko, które cień delikatny na drugim oku jest fajny, bo dodaje trójwymiarowości, więc on jest akurat... Minimalnie przesuńmy, żeby było więcej czerwieni. Tak. Super. I drugą rękę sobie dołóż też. Dobra, kombinujemy z drugą ręką. Bardziej na mnie wzrok. Dobra, myślę, że spokojniuteńko wybierzemy. Piszcie jak wam się to wszystko podoba, żebyśmy wiedzieli też, co usprawnić w kolejnych live'ach. I tak jak wspominałem, osoby najbardziej zaangażowane, wśród osób najbardziej zaangażowanych rozlosujemy dwie książeczki i t-shircik rozmiar L od BenQ. O, bardzo fajnie. No, to mi się... Proste zdjęcia są najlepsze. Dobra, pokombinujemy z kubkiem. Mhm. Tak? A dajmy go na głowę, nie? Damy. Jabłko odstawiamy. Jak, panie Aureliuszu, czasowo? Dobrze, czasowo. Czasowo dobrze, to bawimy się dalej. Szybkie pytanie. Tak? Jakbyś ten setup doświetlił, używając tylko jednej lampy? Jeżeli miałbym wybrać tylko jedną lampę i żeby był równy setup, to na pewno też odbiłbym tą lampę od sufitu z garnkiem i ona by się znajdowała na pewno bardziej po środku, dlatego że chciałbym, żeby modelka była dobrze doświetlona i żeby tło też było za modelką dobrze doświetlone. Ewentualnie użyłbym czegoś od spodu, czy blendy, czy
tego typu zastawki, żeby mi odbiło światła, żeby zminimalizować te cienie. To jeżeli chodzi o jedną lampę, bo jeżeli damy lampę kierunkową, ona doświetli nam fajnie modelkę, ale już tło będzie inaczej doświetlone. Także jeżeli jedna lampa, to raczej użyłbym jej jako światła wypełniającego, ale zarazem głównego. Jakby się pojawiały jakieś pytania, Aureliusz... Tak, tak, staram się, wiesz, to i na bieżąco śledzić. Dobra. Coś mało pytań, jak tylko jedno. Na razie są same zachwyty na temat pozowania Oli. O, czyli moja rola tu się nie liczy, no okej. Okay. Ola, bardziej przesuń kubek, żeby napisu nie było widać, chociaż jego można łatwo wyretuszować. Może być spokojnie? Może być. To wiesz, ma być totalna abstrakcja. Czy masz? Czekaj, ja sobie szerzej troszkę złapię. Mam cię dotąd, czyli w amerykańskim gdzieś. Bliżej ręce. Ekstra. Ekstra. Zobaczmy, co mamy. Będziesz wiedziała, co jest i jak pozować. Oczywiście jest, Piotrze, pytanie dla przypomnienia, jakiego body używasz? Sony A7 III R, ale jakiegokolwiek byście aparatu czy systemu nie używali, to jest, że tak powiem, przy tego typu zdjęciach nie ma to żadnego znaczenia. No, to było bardzo fajne. To jest też fajne. To jest też fajne. Tu oczywiście liquify'em można ładnie wyciągnąć jeszcze głowę, żeby nie opadała tak, żeby ten garnuszek nie płaszczył tak głowy u góry. Też fajne. O, to fajne. To było fajne. No, jedno na pewno wybierzemy. Z tym jabłkiem też mi się podobają. Mi się to z boku bardziej podoba, jak ta ręka jest. Tak, w ten sposób. Bardzo fajnie te kolory się uzupełniają. Co, zrobimy jeszcze kilka zdjęć? Tylko się zastanawiam, może jeszcze zrobimy szerszy plan z kozłem? Troszkę dalej, minimalnie dalej, ok, super. Wiesz co, może jakoś bardziej poziome kadry, czyli właśnie... Jasne, no spróbujmy, tylko nogi bardziej w bok, żeby też były zaakcentowane, czyli na jedną stronę przerzucimy. Bardziej na wprost nogi. Bardziej do mnie, wiesz? O, nie tak bardzo, ale troszeczkę, żeby były zaakcentowane. Tak, tak. Zmienię sobie tylko obiektyw, żebyśmy coś szerzej połapali. Czyli wracamy do Samyanga 45 mm budżetowego szkła. Prawie jak na WF-ie, tak. To jest kozioł, przez którego chyba każdy może przeskoczyć. I pytajcie o co chcecie, póki jesteśmy na live'ie. Oczywiście, jeżeli pojawiłyby się pytania też w późniejszym czasie, jak obejrzycie pewnie zapis ponownie, to śmiało piszcie do mnie lub do Aureliusza, na pewno odpowiemy na wszelkie pytania. Bardzo fajnie, tak jak byłaś oparta? Nie musisz nawet patrzeć w obiektyw. O, właśnie. I Ola, jedynie włosy z tyłu jakbyś poprawiła.
Bardzo fajnie to wygląda. Jesteś, jest, no jest ok. Tam jak troszkę wyjdzie, to nic się nie dzieje. Dobra, tego nie widać, ja sobie perspektywę zmienię, wiesz? Dobra, i tak było, nie patrz na mnie. Ekstra. Ekstra. Troszkę, wiesz o co mi chodzi? Żeby twarz, żeby jednak to oko z boku było troszkę widoczne. Minimalnie, bo one doda też takiego fajnego kontrastu na całej twarzy. Ekstra. I zobaczcie jedną też ważną rzecz. Ola jest niżej, światełka nie zmieniliśmy w ogóle i nadal wszystko jest bardzo fajnie doświetlone. Czyli jak stała, minimalnie pewnie w górnej części, ten softbox jest pochylony, więc świecimy bardziej od góry, ale minimalnie jak Ola stała, delikatnie więcej światła wpadało, teraz leży i też nadal to światełko jest bardzo fajne. O, właśnie na bok jak patrzysz. Pięknie. No spróbujmy, eksperymentujmy. Ekstra. No zostań tak. Zostań. Ekstra. Na bok, nie patrz na mnie, tylko na bok. I rękę tą jedną, daj ręce na jedną stronę. O, ekstra. Super. A delikatnie jakbyś podniosła głowę, czyli do siebie podciągnęła. O, tak. I bardziej na bok, wiesz? Jeszcze na bok. Dobra. Dobra, zróbmy coś jeszcze innego. Coś nam balans bieli zaczął zrzucać na nie taki kolor jak chcemy, już go poprawię. O. Ej, fajne. No, bardzo fajne. Balans bieli pewnie przez to, że wyłączałem aparat, nam się zmienił, ale to jest kwestia tylko przestawienia. A, bo ja to miałem w aparacie. Dobra, poprawmy sobie od razu tak jak należy. Na 5500 kelwinów, dlatego że lampy wszystkie błyskają nam z temperaturą 5500 kelwinów. Ekstra. Tak, no fajny efekt, ale wiesz, nóżki wystają, nie? I to tak komicznie trochę wygląda. No, próbujmy. Będzie dokładnie to samo. Wiesz co, bardziej tak jak leżałaś sobie gdzieś na bok, te zdjęcia były bardzo fajne. O. No spróbujmy. Foka. No nie jest źle. Włosy. Na sesji zdjęciowej oczywiście komercyjnej zawsze jest stylistka, czy to fryzury, czy make-upistka, która na bieżąco poprawia nam takie rzeczy. Tak samo jest osoba właśnie albo make-upistka, albo stylistka, która na bieżąco patrzy na scenę i jakiekolwiek rzeczy, gdzieś wystaje metka, czy cokolwiek, to ona na bieżąco nam poprawia to. A bardziej, Ola, tak jak byłaś, na plecach? Spróbujmy. O. Nie
Czekaj. Wiesz co, za szybko teraz zrobiłem. Jeszcze raz spróbujmy. O tak, tak. Co? Tak jak teraz. Przy lampach Vega, to co powiedziałem, one super trzymają temperaturę barwową, ale przy pełnej mocy jednak trzeba chwilkę zaczekać, żeby ten błysk zdążył nam się do pełnej mocy załadować. Jeden plus, bardzo niska cena i genialnie trzymana temperatura barwowa jak za lampy w tej cenie. Dobra, próbujmy. A spróbuj, nie wiem, coś z nogami, że jedna wyżej albo zgięta. Wiesz co, z tamtej też było fajnie. No później porównamy. Trzeba troszkę poeksperymentować, żebyśmy, wiesz, wycisnęli jak najwięcej. Popraw sobie strój. OK. Ekstra, ekstra. Czepek. OK, OK, tak jest fajnie. Możesz nawet przytrzymać sobie go tu, ekstra. Troszkę więcej, wiesz co, teraz ci schodzi na... O, właśnie, właśnie, właśnie. Ekstra, teraz jest ekstra. Dobra, myślę, że to mamy. Że coś z tego sobie wyciśniemy. Pytanie do Oli. Pytanie do Oli. Czy modelka mogłaby i dała radę zrobić na koźle kwiat lotosu, siedząc bokiem i patrząc prosto w aparat z groźną miną? Kwiat lotosu to są te takie... A to ja chyba nie takie, takie nogami, rękami, nie wiem. Weź wygoogluj. O, te były fajne. Te mi się najbardziej z całej serii podobały, te bokiem i z tej strony. Bardzo fajne. Minimalnie brakuje mi tutaj nogi. No troszeczkę. Boka. Co robimy? Kwiat lotosu? Ale kwiat lotosu bokiem to nie wyglądało. Jak wam się, piszcie w komentarze, jak wam się w ogóle setup oświetleniowy podobał. Czy robiliście już coś podobnego, czy zamierzacie zrobić? Tak jak mówiłem, te zdjęcia mają być bardzo równe, z delikatnym kontrastem, tak tutaj są delikatne cienie i wtedy światełko bardzo ładnie nam się układa, niezależnie jak pozujemy, to mamy tą możliwość zmiany i puz i odwracania twarzy w drugą stronę i wszystko jest bardziej równo doświetlone. Także piszcie, jak wam się to podoba. W kolejnych live'ach, które już niebawem też się odbędą, zrobimy zupełnie coś innego, bardziej takiego pojechanego, kreatywnego. Na pewno wejdą w kolejnych live'ach snuty optyczne, bo wiem, że bardzo duża część ludzi interesuje się tym, bardzo część, duża część fotografów, więc na pewno zrobimy sobie live'a, gdzie bardziej kreatywnie pojedziemy sobie ze snutami i kolorami. O, nie, nie wiem, czy to z bokiem wygląda jakoś bardzo wyraźnie. No, wiesz co, trochę tak wygląda jak... No nie, nie, nie wygląda to dobrze. Bokiem nie wygląda dobrze, a spróbujmy przodem, przodem. I ręce tutaj daj sobie bardziej o. Może nie. Nie, no to wygląda trochę jakbym się modliła, może jakoś tak bardziej. Tylko dłonie, żeby było widać, wiesz? Możesz sobie jakoś inaczej ułożyć. Dobra, myślę, że mamy.
Tutaj na pewno, moi kochani, trzeba, chociaż Ola jest mega szczupła, ale musicie widzicie to, że bardzo powiększają nam się optycznie nogi, więc te nogi na pewno w postprodukcji trzeba by liquify'em pobawić się i zmniejszyć je, żeby to całe zdjęcie miało odpowiednie proporcje. No teraz ja muszę jakoś z tego wyjść. Dasz radę? Oj, spoko. Jak czasowo mamy? 20:42, więc jeszcze mamy parę minut. Myślę, że jeżeli chodzi o same zdjęcia, podziękuję Oli i przejdziemy sobie do zadawania pytań i odpowiedzi. Pokazałem wam setup, który tak naprawdę ma bardzo dużo możliwości. Jeżeli byśmy tu mieli dodatkowe elementy, to moglibyśmy się tak bawić cały dzień, czyli uzupełniać kolorystykę, czy to czerwienią, czy zmieniać czepek na inny, strój kąpielowy na przykład na czerwony, jak było w przykładzie. Ten mi się akurat kolor bardziej podobał, dlatego że podłoga jest w podobnych odcieniach i ładnie się to uzupełniało. Czerwień by się troszkę gryzła, więc no tak jak mówię, możemy tu bawić się cały dzień, dokładać elementy, ale najważniejsze jest to, że myślę, że mamy kilka bardzo fajnych zdjęć z tej sesji, które wyretuszuję już niebawem, więc śledźcie też profil, zapraszam do śledzenia profilu, gdzie będą wszystkie informacje o kolejnym live'ie i przejdziemy sobie. Dzięki, Ola, piękne, było super, piąteczka, było ekstra. Przejdziemy sobie do odpowiedzi na pytania. Drogi Aureliuszu, jak tam z pytaniami? Bardzo dobrze. Ale czy są? Myślę, że teraz się dopiero zaczną. To czekam na pytania od was. Szybki live, ale myślę, że dużo, co po niektórym na pewno otworzył oczy. I myślę, że skłoni was do coraz prostszego fotografowania, a nie do kombinowania ze światłem. Pamiętajcie zawsze, że ustawiając oświetlenie też musicie wiedzieć, że jeżeli coś idzie nie po waszej myśli, to światło wam się nie podoba. To znaczy, że po prostu coś trzeba zmienić z tym oświetleniem. Jeżeli chodzi tutaj o to oświetlenie jeszcze, co jest istotne, widzicie, że kozioł. Możemy się przełączyć jeszcze na ekran? Szerzej. Żeby lampy było widać. Widzicie, że te lampy są bardzo blisko kozła, tak? Jeżeli byście mieli oświetlić i Olę, i ścianę... Piotrze, jest prośba w ogóle, żebyś właśnie jeszcze raz pokazał ustawienie lamp. Okej. To myślę, że w tym momencie można... Dobra. No to szybko sobie jeszcze omówimy raz. Jeżeli miałbym tylko dwie lampy, na przykład tutaj, bez światła głównego, tylko te lampy dwie, które bym chciał odbić od sufitu, żeby mieć równe światło, to one w tym momencie byłyby za blisko osoby fotografowanej, dlatego że byłyby prawie w jednej linii. Jeżeli bym miał tylko dwie lampy, to światło, które teraz byłoby odbite, rzucałoby cień, czyli Ola by miała cień pod oczami, pod szyją większy cień i nie wyglądałoby to zbyt dobrze. Więc taka rada ode mnie, jeżeli byście mieli tylko dwie lampy, to odsuńcie je przynajmniej ten metr, 2 metry przed modelkę, 3 metry przed modelkę i zobaczcie sobie, jak to światło się rozchodzi. Tutaj akurat mamy tak ustawiony setup, bo dołożyliśmy światło główne, czyli te dwie lampy, które nam wypełniały, mogą być w tej linii, dlatego że światło nam pada od góry, ale światło główne nam wypełnia cienie, tak? Jeżeli byśmy nie mieli tego światła głównego, to musimy odejść z lampami jeszcze do tyłu, żeby równo oświetliło nam i pierwszy plan, i równo padało nam też na tło. I też tak będzie, jeżeli mamy dwie lampy równe, to będziemy mieli i równe tło, i równo doświetloną modelkę. Nawiązując do tego, Piotrze, jest drugie pytanie, jeżeli chodzi o światło. Jako że wspomniałeś, że światło ma być równe, czy to jest kwestia oczekiwań klienta, czy przygotowania i przemyślenia sesji? To jest bardzo różnie, bo jest wiele przykładów, że to światło może być na tle różne, czyli może nam w
wpadać tak z okna i może nam przechodzić gradacja od jaśniejszych, jaśniejszych odcieni i przechodzi gradacja w ciemniejsze troszkę tło. Ale jeżeli robię na przykład sesje e-commerce'owe, czy bardzo często robimy jakieś sesje, właśnie tak jak wam wspominałem, jakieś kampanie reklamowe, to bardzo często dobrze jest zaplanować sobie to tak, żeby tło było równe, dlatego że jeżeli będziemy robili postprodukcję, to idzie to dużo szybciej, nie musimy sztucznie generować tła, zwłaszcza jak na przykład ma być zdjęcie na baner, czy tam na witrynę sklepową, gdzie będzie plakat i będzie duża część tła, to wtedy dobrze jest sobie wypełnić tym światłem wypełniającym, tak ustawić, żeby doświetliło nam i żebyśmy mieli równe oświetlenie. Tutaj tak naprawdę dzisiaj mieliśmy bardzo równo, chociaż tu jest, nie wiem jak to widzicie, ale tu nie jest zbyt dużo miejsca, dlatego że zawęziliśmy studio. Im większa połać, tym jest łatwiej, bo możemy sobie te lampy rozstawiać jeszcze szerzej i uzyskamy jeszcze równiejszy look. Tutaj było dzisiaj naprawdę bardzo dobrze, było bardzo równe oświetlenie. Światło, jeszcze wspomnę, światło główne jest ustawione delikatnie pod kątem i od góry, dlatego że nie chcę, żeby duża część tego światła dobiegała nam do tła. To światło oczywiście resztkowe dobiega, ale wypełnia nam ładnie i jest też tło równe. Ale to światło właśnie softboxika ma, głównym zadaniem jego jest doświetlić pierwszy plan, czyli modelkę. Pytania jeszcze jakieś? Co byś zmienił w setupie? Są dwa pytania, które można tak naprawdę połączyć ze sobą. Dobra, ja sobie przejdę do ciebie. A proszę cię bardzo, aczkolwiek... Zawsze to milej. Jasne. Jak doświetlić w mniejszym pomieszczeniu, które ma małą przestrzeń, pokój o szerokości 3,5 metra? Mhm. I drugie pytanie, co byś zmienił w setupie przy wysokości studia około 3 metrów, żeby uzyskać podobny efekt? No, to co wspominałem wam na samym początku, jeżeli mamy mniejszą powierzchnię studia, czyli jest niżej, to po prostu lampy są ustawione troszkę niżej. Ewentualnie, gdyby wam z garnków, bo światło z garnka wydobywa się tak jakby na równi, jeżeli by było za nisko, to trzeba by było tylko delikatnie wysłonić światło, które idzie w kierunku modelki, tak? Bo zależy nam, żeby światło wypełniające tutaj głównym zadaniem jego jest rozświetlenie wszystkiego wokół, więc dobrze by było jakiekolwiek zastawki sobie wrzucić, żeby po prostu wyeliminować jakiekolwiek bliki z lampy na modelkę. Także przy niższym metrażu, czyli jeżeli byśmy mieli tą wysokość 3 metrów, po prostu ustawiamy te statywy niżej, ale na tyle wysoko, żeby też nie były za nisko, a żeby światło zdążyło się odbić od sufitu i rozproszyć. I drugie pytanie jakie było? Przy niskim i w ogóle przy małej powierzchni. Przy małej powierzchni jest o tyle problem, że każde studio zdjęciowe duże jest dlatego duże, że łatwiej jest panować nad światłem. Musicie mieć to na uwadze, że jeżeli ustawimy sobie takie światło wypełniające w małym pomieszczeniu, no to światło będzie nam się odbijało od wszystkiego. Ale to też jest poniekąd plus, dlatego że mamy wtedy też równe oświetlenie i też możemy dodać sobie jakoś bardziej z boku na przykład softbox albo główne światło ustawić z garnkiem, żeby mieć bardziej kontrastowe troszkę od boku, żeby nie miało za wielkiego wpływu na tło. Czy zawsze ustawiasz oświetlenie od tła? Nie, właśnie to co mówiłem wam też na początku. Jeżeli chodzi o oświetlenie na tle, w tym przypadku ustawiałem jako pierwsze, dlatego że chciałem mieć tło równe. Światło główne tak naprawdę się tutaj troszkę mija, jakbyście zobaczyli z mojej perspektywy. Ono idzie bardziej w podłogę niż idzie na tło. Do tła dobiega takie światło troszkę resztkowe, które jest już na tyle miękkie, że daje nam równe pokrycie. Więc przeważnie ustawiam sobie oświetlenie od światła głównego. W tym przypadku, jeżeli robię takie setupy, zaczynam od światła wypełniającego. Czy działając jedną lampą można uzyskać choć trochę podobny efekt? Tak, to też wspominałem, że jeżeli miałbym tylko jedną lampę, no to odbiłbym ją na pewno od sufitu bardziej na równo. I na pewno przesunąłbym bardziej modelkę do tła, żeby
i tło, i modelka były mniej więcej równo oświetlone, ale da się też to zrobić. Jeżeli oczywiście mamy mniejsze pomieszczenie, to już w ogóle myślę, że światło tak nam się podbija, że będzie równo. Dobrze jest wtedy tylko sobie zbalansować cienie od dołu, czyli ustawić jakąkolwiek zastawkę, żeby nam po prostu wypełniła te cienie, czy blendę, czy zaży, też jak po prostu kadrujemy. Ale jeżeli kadrujemy portret czy kadr amerykański, to jest to dużo łatwiej. Jeżeli robimy szerszy kadr, no to dobrze by było też jakąś blendę ustawić i tak sobie tak ustawić się w osi, żeby zgubić jakby, żeby nie pokazać blendy, a pokazać całą postać. Ale żeby to światło jednak odbite, odbiło nam się też od blendy i wypełniło cienie. Tutaj brak pytań. Brak pytań. Sobie szybko zobaczę jeszcze na uzyskane efekty. Powiedzcie mi, co wam się najbardziej podobało. Który w ogóle setup z pozowania oli? Sporo zachwytu było te położone zdjęcia na koźle i zdjęcia z jabłkiem na wysokości oka. To tutaj często czytałem. Ogólnie mój faworyt to właśnie to są zdjęcia, te co teraz przeglądam. Troszkę mi brakuje tej nogi, żeby była bardziej wysunięta, ale i tak całość ładnie jest uzupełniona. No i z jabłkiem też bardzo fajnie wyszło, bardzo fajnie się uzupełniają te kolory. Tak, to teraz w komentarzach się powtarza właśnie. Kadry z jabłkiem zbierają najwięcej głosów pozytywnych. Ola, dziewczyna tysiąca twarzy. Zresztą te też mi się podobały z kozłem w różnych takich pozach. Na pewno podzielę się z wami efektami retuszu. Być może uda mi się nagrać materiał, gdzie pokazuję krok po kroku, jak retuszuję te zdjęcia. Zaczynając oczywiście od color checkera, a kończąc na zapisaniu zdjęcia. Myślę, że do 2 tygodni uda mi się stworzyć taki materiał, z którym się z wami podzielę. Być może zrobimy live'a, w którym będę retuszował krok po kroku. To się jeszcze okaże. Na pewno będą kolejne live'y, jeżeli chodzi o błysk. Nadajemy ze studia Unique. Bardzo dziękujemy tutaj gospodarzom studia Unique, Michałowi za to, że udostępnili nam przestrzeń, bo naprawdę jeżeli chodzi o studio, jest to moim zdaniem jedno z najlepszych studii w Krakowie. Daje bardzo dużo możliwości, bardzo duża przestrzeń. Można sobie kreować bardzo fajne zdjęcia. A jeszcze takie pobieżne pytania ogólne, w czym retuszujesz? Jeżeli chodzi o retusz, no to tutaj akurat rzucałem na Capture One'a. Moim zdaniem najlepszy program, jeżeli chodzi o tethering, to też pewnie wspominałem. Jeżeli chodzi o dalszą część postprodukcji, no to wywołuję sobie RAW'a w Capture One'ie albo w Lightroomie, bo na Lightroomie też pracuję i przerzucam zdjęcia do Photoshopa, gdzie dopieszczam je. Tak jak tutaj widzicie, jeżeli mamy zdjęcie zaplanowane, czyli mamy taki moodboard zrobiony, jest spójna kolorystyka, to ten retusz odbywa się dużo szybciej, dużo łatwiej i efekty są dużo, dużo lepsze. Bardzo ważne i to was namawiam do tego, żeby zainteresować się teorią barw, żeby poczytać o kolorach i żeby rozwijać się w tym temacie, bo czy w filmie, czy w fotografii jest to clue naprawdę wszystkiego. Jak często używasz color checkera? Za każdym razem, przy każdej sesji? Jeżeli chodzi o color checkera, jeżeli robię swoje projekty czy sesje komercyjne, przy sesjach komercyjnych to jest w ogóle must have, dlatego to, co wam mówiłem, że żaden klient wam nie zarzuci później, że kolor na przykład sukni czy tak jak tutaj stroju kąpielowego ma inny odcień niż powinien mieć w rzeczywistości, więc to jest bardzo ważne, bo bardzo często jest tak, że tą rzecz macie na sesji i widzicie, ale później zapominacie, jaki był prawdziwy kolor jakby tej rzeczy, a dzięki właśnie color checkerowi możemy te kolory doprowadzić do tego, co widzieliśmy na żywo podczas sesji zdjęciowej. Jeżeli robię w studiu, mam stałe warunki,
lampy błyskają mi ze stałą temperaturą barwową. Wystarczy zrobić raz na początku, drugi raz na końcu. Powinien wyjść efekt taki sam. Jeżeli robię sesje plenerowe, to przy każdej zmianie lokalizacji, czy to nawet zmianie tego, że na przykład modelka jest częściowo w słońcu, częściowo w cieniu, albo później przejdziemy do cienia, za każdym razem robię sobie chociaż jedno zdjęcie z color checkerem. Trwa to dosłownie sekundę, a później bardzo pomaga. Jest to na pewno, jeżeli nawet będziecie się bawić kolorami, jest to na pewno bardzo dobra droga wyjściowa do tego, żeby w ogóle zacząć zabawę z kolorem. Zobaczymy po live, kto się udzielał i rozlosujemy te rzeczy, o których Wam wspominałem. Na pewno, jeżeli interesują Was jakieś rzeczy sprzętowe, to tutaj jest szef ze sklepu Fine Art Sklep. Tak jest. I na pewno przewidział dla Was jakieś rabaty. Więc... Zgadza się. Zachęcam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Powołując się na tego live'a, myślę, że będę w stanie przygotować jakąś ciekawą ofertę, a w razie czego jeszcze odpowiedzieć na pytania techniczne. Myślę, że jeżeli chodzi o sam zakup, no to Aureliusz jest na tyle fajnym człowiekiem i fajnym sprzedawcą, że nie zostawia Was później tak jakby z produktem samemu, tylko macie też jakiekolwiek doradztwo z jego strony i pomoc. I jest to właśnie taki jakby sklep z duszą, a nie to, że kupujecie coś i później jest zero kontaktu. No to chyba na dzisiaj powoli można kończyć. Pojawiło się coś? Sam zachwyt. To bardzo też... Na szczęście. A napiszcie mi jeszcze, kochani, co chcielibyście zobaczyć na przykład w kolejnych live'ach. Bo tak myślę, że temat strumienic jest bardzo ciekawy i bardzo wiele osób pyta, przynajmniej mnie, jeżeli chodzi o strumienice. One się niedawno ukazały w ofercie Glerwa. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych są już od jakiegoś czasu, choćby Lindsay Adler używa ich namiętnie i nawet firma chyba Westcott firmuje swoim nazwiskiem jej te snuty optyczne. Także mam nadzieję, że może Glerwa, jeżeli mnie słyszy ktoś z Glerwa, to że może Glerwa nazwie snuty optyczne moim nazwiskiem, tak. Ale na pewno będziemy chcieli zrobić coś fajnego, coś zupełnie innego, coś bardziej pojechanego i też oczywiście kreatywnego. To, co powiedziałem na początku, że tytuł tego live'a było kreatywne oświetlenie, bo uważam, że każde oświetlenie na swój sposób jest kreatywne. Live miał być zupełnie inny, właśnie bardziej pojechany, ale przyszło mi do głowy, że zaczniemy sobie od prostych rzeczy, które naprawdę wygrywają konkursy i proste rzeczy są dużo łatwiejsze do ogarnięcia, ale też żeby nie popaść w, nie wiem jak to nazwać, też żeby nie popaść w to, że one są banalne, bo bardzo ważne jest tutaj, jeżeli mamy już światło, to żeby pracować z tą modelką, żeby wydobyć. Oczywiście dzisiaj no, na potrzeby live'a myślę, że mamy kilka bardzo fajnych zdjęć, ale jeżeli byłaby to sesja na przykład moja, to na pewno byśmy pewne kadry bardzo dużo bardziej dopieszczali. Jeśli chodzi o przyszłe live'y, jest dużo chętnych, żeby zobaczyć live z retuszem. Czyli postaram się coś zorganizować, żeby zrobić retusz tych zdjęć, które dzisiaj mieliśmy z Olą. Na przykład. Czyli wybierzemy jedno zdjęcie i wretuszujemy. Strumienice też i praca z półcieniem, bo z tego też jesteś znany. Praca z półcieniem, czyli wiem, coś a la Lindsay Adler pewnie, czyli wrzucane zastawki, ostre światło, okej. Okay. Z innych propozycji, live na Foty Glamour. Zdjęcia z użyciem filtrów barwnych lub coś w niskim kluczu. Okej, okay. Jeżeli będziemy robić, będę chciał co live zmieniać troszkę tematykę, żeby było to też ciekawe dla Was. No myślę, że
jako pierwszy temat, mam nadzieję przynajmniej, że wam się podobało, że trafi to do wielu z was, że i to zarządzanie barwą, i te kolory, i to jest clue właśnie dobrych zdjęć, ale w kolejnych live'ach na pewno popracujemy i z kolorem, z filtrami barwnymi, ze strumienicami, właśnie tak jak tutaj Aureliusz mówił, z półcieniem, zrobimy sobie takie bardziej kreatywne też zdjęcia. Być może będą live'y pokazujące bardziej sesje, tak jak wykonuję sesje bardziej komercyjne, gdzie będą zbudowane jakieś ścianki, jakieś takie bardziej spektakularne, można powiedzieć, rzeczy. Także mam nadzieję, kochani moi drodzy, że nie zmarnowaliście tej godziny. No troszkę ponad godzinę. No, godzina z okładem. Że bawiliście się dobrze. Jeżeli pojawiłyby się, tak jak wspomniałem, pytania, to śmiało piszcie. Piotrze, jest ważne kolejne pytanie. Kiedy kolejny live? Znaczy kolejny live myślę, że będzie za maksymalnie 2 miesiące. Myślę, że wcześniej, czyli za jakieś 1,5 miesiąca. Pewnie zaraz o tym pogadamy, ustalimy jakąś datę i na pewno zrobimy. No i pięknie. Dzięki jeszcze raz pięknie za to, że byliście z nami, bo robimy to przede wszystkim dla was, żebyście to wy bawili się świetnie i zdobywali nową, mam nadzieję, wiedzę. Dziękuję Aureliuszowi, że tu był ze mną i wspierał mnie sprzętowo i duchowo. No i Markowi dziękujemy za świetną realizację. Markowi oczywiście świetna realizacja. Marek się cieszy. Na pewno to będzie dopieszczone jeszcze lepiej w kolejnych live'ach. No mieliśmy małe problemy techniczne, za co was bardzo przepraszam, ale to w ogóle nie wiadomo, co się stało, że Facebook nie wrzucił transmisji o danym czasie. Dziękujemy oczywiście Oli, Rozalinie, tak? Do nazwiska. Ola Macha. Ola, chodź się tu pożegnaj. Tak, zrobimy teraz sesję lifestyle. Dziękuję wam bardzo. Tu, możesz pomachać. Aha. Dzięki Ola piękne za dziś. Dziękuję. I mam nadzieję, kochani, no do szybkiego zobaczenia. Zrobimy, na pewno będę chciał zrobić tego live'a z retuszu w międzyczasie. No i kolejny live z błysku, myślę, że za 1,5–2 miesiące. Piszcie jeszcze w komentarzach, jeżeli cokolwiek wam wpadnie do głowy, to śmiało piszcie lub pytajcie, czy mnie, czy Aureliusza. Na pewno odpowiemy na każde pytania. I zachęcam was do spróbowania tego setupu. Pamiętajcie jedną rzecz, jeszcze tak na koniec wam tylko wtrącę. Nie sugerujcie się tym, że tutaj softbox był pod takim i takim kątem. Ustawiajcie oświetlenie, kombinujcie i zobaczycie, że wyjdzie wam z tego coś dobrego. Ważne, żebyście mniej więcej żebyście wiedzieli, co chcecie osiągnąć. Jeżeli chcecie powielić ten setup, to śmiało w różnych warunkach. Bardzo chciałbym, żebyście coś podobnego zrobili i podzielili się z nami efektami swoich prac. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne również. Dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia już w kolejnych live'ach. Do zobaczenia. Cześć.